prochu powstałeś i w proch się obrócisz. No, każdy katolik zna to powiedzenie po śmierci człowieka. No, człowiek urodzi się, żyje i umiera. Naturalna sprawa rzeczy. Większość Polaków nie lubi, żeby ciało było spalone w krematorium, no ale to się coraz bardziej robi popularne, szczególnie w Ameryce. W Ameryce nie mają czegoś takiego jak wspomnienia o Oświęcimiu, czy spalanie, zmordowanie. Także krematoria są popularne, cmentarze są tak zaprojektowane, że w ścianach ludzie są chowani, nie są zakopywani. Te groby są dosyć małe, często w tych małych skrzyneczkach ludzie są przywożeni na cmentarz. W kościołach też w sumie stoi skrzyneczka, nie trumna, z ciałem. No ale sporo ludzi, nie chrześcijan, nie katolików, po prostu uważa, że najlepszym pomysłem jest rozsypanie tego prochu, tego ciała. Ludzie różnie sobie kombinują, gdzie chcą być rozsypani, w górach, bo jeździli na nartach, czy na drodze, bo jeździli rowerem, a spora część jest, lubiła Disneyland i w Disneyland chce być rozsypana. No jest to nielegalne, jest to przekroczenie, nie jest to akt kryminalny, także do więzienia w zasadzie nikt nie pójdzie, ale jest przekroczenie. Mało kiedy ich tam wsadzają, ale raz na miesiąc, dwa razy na miesiąc są jacyś maniacy, którzy przyjeżdżają do Disneylandu, żeby właśnie rozsypać prochy przodka, no, czy rodzeństwa, czy rodziców, czy dziadków. No i dlatego wszyscy ci dozorcy, czy sprzątacze, no oni tam reagują na najróżniejsze rzeczy, reagują, oni mają takie swoje kody, oni przez te walkie-talkie, przez te krótkofalówki się porozumiewają, no i mówią na przykład kod Rzet. No, kod Rzet to jest na żygi, czy mówią kod S, no to kod S jest na szyny, albo na albo kod K na kupę i tego rodzaju rzeczy. No ale jest jeden kod, który oni mówią, kod HEPA. HEPA to jest High Efficiency Particles, czyli to jest takie odkurzacze, które mają dosyć dobre odkurzanie na cząsteczki tam mikronowe, czyli bardzo, bardzo dokładne. No i oni idą i jak zobaczą, jeżeli zobaczą kogoś, że było rozsypywanie, no to idą, szukają tych, najpierw to, jeżeli ktoś przywiezie cały ten zestaw tych prochów i rozsypie, no to zawsze jest jakaś taka akumulacja, patrzą na te górki. Ciężko jest przywieźć w sumie całą tą urnę przywieźć, no bo w sumie w ramach tego sprawdzania na bezpieczeństwo, no to oni przeglądają jednak te walizki. Walizek ludzie nie mają, ale plecaki czy podręczne torebki. Także szmuglowanie odbywa się najczęściej to w jakichś takich buteleczkach od lekarstw, albo w puderniczkach, albo w jakichś takich ziplock gdzieś włożone na płasko, schowane tam przy ściankach, przy kamerze, czy tam gdzieś z tyłu plecaka. No, ludzie ci nie zwracają uwagi, bo to maszyna rozpoznaje metal, czy tam szuka granatów, czy broni. Na tego rodzaju rzeczy nie szukają w sumie. No i jeden tam na 10 tysięcy, czy jeden tam na ileś 100 tysięcy jest na tyle wariatem, że po prostu przychodzi, no i rozsypują tych swoich przodków. Szczególnie rozsypują je tam, gdzie sobie coś pamiętają. Tam jeżeli byli na tym jakimś rajdzie, czy na tym zjeździe, czy na Lorcasterze, czy tu, tam siedzieli, czy przy parku, przy kwiatach, no to idą i przekraczają tą barierkę, gdzie jest napisane, że nie ma przejścia, czy zakazane. No jeżeli ktoś tam zobaczy, szczególnie jeżeli ktoś biegnie jak jakaś rusałka i coś się sypie, no to
to reagują. Bardzo często rozsypują gdzieś tam przy miejscach, gdzie ludzie jeżdżą, bo jechali, bo stali w kolejce, także jeżeli ktoś zobaczy, to cała ta obsługa reaguje, po prostu zamyka to wszystko, wystawia takie zawiadomienia, że są problemy techniczne, daje ludziom, którzy tam byli, jakieś takie wejściówki na szybko, że będą mogli wrócić z powrotem bez czekania w kolejce. No i biorą te odkurzacze, no i odkurzają, no i dlaczego odkurzają? No wiadomo, że 99 normalnych ludzi to nie uważa, żeby miejsce rozrywkowe było traktowane jako jakiś kretyński cmentarz, no bo cmentarzem nie jest. Jest najbardziej popularnym miejscem w całym to jest przeklęty dom. W tym przeklętym domu to właśnie z jakiegoś powodu, no wiadomo z jakiego powodu, to są ludzie niereligijni, to są ludzie bez wiary, oni wierzą w jakieś takie zabobony, w tę czarną magię i tego rodzaju różne Halloweeny, nie Halloweeny, no i wierzą w czarowników, w czarownice i różne tego rodzaju rzeczy, no i ten przeklęty dom to jest po prostu najbardziej popularny, no bo tego rodzaju myślenie, czy tego rodzaju umysły, no to właśnie niestety one się tak wiążą, ludzie bez wiary, bez religii, oni jakoś dryfują w kierunku idiotyzmu, właśnie włącznie z tym, że nie wierzą może, że człowiek ma duszę, że człowiek ma coś innego poza workiem mięsa i 10 litrami wody. Ale oni wierzą, że po prostu jak jadą i mają ten woreczek prochów kogoś tam, a jechali na rollcasterze czy siedzieli, mówią do tych prochów, widzisz tutaj jesteśmy z powrotem. Policja nie aresztuje nikogo za to, żeby po prostu nie robić scen, bo to jakby się zaczęło aresztowanie, no ale eskortują i wypraszają, po prostu nawet trudno powiedzieć, czy ktoś jest wpisany na czarną listę, ale są eskortowani i tracą powiedzmy tą wejściówkę dzienną, cokolwiek tam zapłacili, to nie mają zwrócone, no bo to jest w imieniu reszty tych wszystkich ludzi, wszystkich turystów. Bardzo, bardzo często jest to popularne właśnie wśród powiedzmy homoseksualistów. Oni z jakiegoś powodu uwielbiają Disneyland i jako partnerzy tam powiedzmy jeździli czy uwielbiali tam jeździć i bardzo często kiedy umrą na AIDS, to ich jakimś takim rytuałem czy jakimś miejscem, z którym się utożsamiają, czy który im sprawia przyjemność, po prostu jadą i rozsypują te prochy ludzkie. No, z punktu widzenia społecznego, no to jest jednak chore. To jest jednak chore, tym bardziej, że niektórzy to mówią, że rozsypali powiedzmy kogoś bliskiego. No i później zamiast na cmentarz postawić świeczkę na wszystkich świętych czy święto zmarłych i zadumać się i troszeczkę pomyśleć nad nicością tego życia ludzkiego, no to jadą odwiedzić przodka w Disneylandzie, bo pamiętają, gdzie rozsypywali, a prochy zostały wyssane w bardzo wysoko wydajnym i bardzo czystym odkurzaczem. Także to jest obłęd lewactwa amerykańskiego, jest to ta grupa ateistów, jest to grupa szczególnie tego lewactwa, tych ludzi nienormalnych. To można powiedzieć, że to są ludzie nienormalni, no nie zdają sobie sprawy zagrożenia dla innych i mają wszystko w nosie, no ale to jest takie lewactwo, mają wszystkich innych w nosie i tylko się martwią o siebie. Subskrybujecie? To dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie? To zapraszam do subskrybowania z mojej lewej strony, a wy jak patrzycie z prawej, tutaj w rogu jest taki guziczek do subskrybowania i do następnego.